Cześć, mówi Maciek ze Skok w Bok. Zabrałem Was ze sobą dzisiaj na swoją poranną przejażdżkę rowerową. Dwa razy w tygodniu udaje mi się wyrwać na rower z rana przed pracą, raz w środę, kiedy mam na troszkę później do pracy, a drugi raz staram się w weekendy wyskoczyć na rower i pośmigać po okolicy. Mam nadzieję, że mnie mój telefon nie zawiedzie i złapie ostrość, nie zawiódł. A zatrzymałem się tutaj, bo chcę Wam pokazać, na czym się opiera gospodarka Phuket, a tutaj w tym miejscu to świetnie widać. Jesteśmy w tej chwili w jednej z setek plantacji drzew kauczukowych na wyspie. Tu jest młoda plantacja. Widzicie, drzewka są jeszcze niewielkich rozmiarów. No ale farmer, który posadził, właściciel plantacji, który posadził te drzewa, z czegoś musi żyć, dlatego na dole, między drzewami, jest plantacja ananasów. Tutaj sobie rosną. Phuket słynie z ananasa. Ma podobno wyjątkowy smak tutejszy ananas. A jako drugi najczęściej sadzony na świecie owoc po bananach, no widać, ananas jest niezłym źródłem zarobków. A w międzyczasie sobie rośnie drzewko kauczukowe, rubber tree. I jak sobie już dorośnie, to wygląda mniej więcej tak. To jest już dojrzała plantacja drzew kauczukowych. I tutaj, tak jak u nas w lasach, czasem widać drzewa z ponacinaną korą i sobie spływa żywica, to tutaj ta żywica kończy w postaci takiego, widzicie, kawałka autentycznej, prawdziwej gumy kauczuku. To strasznie cuchnie zresztą, będę musiał umyć ręce. No, ale gospodarka Phuket nie opiera się tylko i wyłącznie na gumie i na ananasach. Jest jeszcze coś, o czym pewnie wiecie najlepiej. Turystyka. Tutaj w lesie kauczukowym znalazłem parking autobusów. Dziesiątki, setki autobusów codziennie zakorkowują często wąskie drogi na Phuket. Teraz jest już na szczęście low season. Turystów jest mniej, więc i korki są trochę mniejsze. No, także takie mamy miejsce, w którym się trzy najważniejsze gałęzie gospodarki phuketskiej spotkały. No a ja wskakuję na rower i jadę dalej odkrywać okolice. Do zobaczenia.